aktywność fizyczna, siedzący tryb życia czy nawet nieodpowiednia pozycja w czasie snu mogą być powodem bólów w okolicach odcinka szyjnego i barków. Możemy także odczuwać drętwienie rąk, zawroty głowy, jak i szum w uszach. Dobrą metodą na te dolegliwości jest masaż karku, który rozluźnia nadmiernie napięte mięśnie karku i szyi. Tarcie wywołane podczas masażu wpływa na rozszerzenie naczyń krwionośnych, a co za tym idzie zwiększenie przepływu krwi przez mięśnie, przyspieszenie dostarczania substancji odżywczych, a równocześnie wydalania produktów przemiany materii. Wzmożony dopływ tlenu do komórek zwiększa przemianę tlenową w mięśniach, w związku z tym szybciej są usuwane produkty rozpadu powstające w czasie pracy mięśni. Masaż korzystnie wpływa nie tylko na tkankę skórną i mięśniową, ale także na układ krwionośny, chłonny, nerwowy, oddechowy i wydalniczy.